Siema, dzisiaj trening pleców, nie jest byle kim, ale z Sebastianem Schmidtem, także dzisiaj będzie na pewno grubo, zobaczycie jak to wszystko wygląda w planach plecy, od ucha do pośladka, także będą i wiosłowania, i ściągania w pionie, i jakieś ćwiczenie izolowane, i oczywiście jak przy każdych treningach pleców, górna część pleców i tylny mięsień na ramieniu też musi być ruszony. Także zobaczcie jak wygląda dzisiejsza kombinacja i dajcie znać co o tym myślicie. Do roboty. Ostatnia seria, robimy sobie serię z dropem, czyli do odcięcia, potem zmniejszamy trochę i znowu do odcięcia. Dogrzanie na maksa, nie może wlazić normalny dreb. Najważniejsze ćwiczenie na plecy, najlepsze ćwiczenie, jakie można zrobić, wiosłowanie sztangą. Przecież za mało lata to było moje główne ćwiczenie i nie dlatego, że nie było nigdzie żadnych maszyn. Były tylko wyciągi i sztangi. Myślę, że jest to najlepsza metoda na potężny plec. Przy okazji choć pokażę wam jak się prawidłowo zakłada paski, bo widzę, że niektórzy nie potrafią ich robić. Zawsze jak zakładamy pasek, to on powinien iść po przeciwnej stronie niż dłoń. Czyli jak dłoń zaciskam z tej strony, to pasek zakładamy od drugiej strony. Dzięki temu zaciska się. Najczęstszym błędem, jaki ludzie robią, to jest tak, że zawijają po tej samej stronie, co jest dłoń. Wtedy zawsze wszystko się rozwija. Nie ma mocy wstrzymania. Zakładamy, cyk, cyk. Poprawiamy i możemy jechać.
cięższa wersja z większym ciężarem. Tu się zapiera, żeby było łatwiej się stabilizować.